Hej kochani, chciałbym Was serdecznie przywitać w Wiadomościach Kosmetycznych. Z tej strony Wasz ulubiony beauty boy Władek, czyli ja. Jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy, Wiadomości Kosmetyczne są filmikami, serią filmików na moim kanale, gdzie z ostatniego okresu opowiadam Wam o nowościach, jakie pojawiły się właśnie na rynku kosmetycznym, zarówno u nas w Polsce, jak i za granicą. Wszystkie podpunkty, które omawiam, macie razem z odnośnikami czasowymi w opisie pod spodem, także jeżeli Was nie interesuje całość, możecie tam zajrzeć i po prostu przeskoczyć do tego, co Was ciekawi. Chociaż oczywiście zachęcam, żebyście obejrzeli cały filmik. Jest to jak zawsze tasiemiec, pewnie godzinny, także herbata, czy chipsy, czy może sałatka, w zależności od tego, co lubicie. Mogą Wam się przydać, ewentualnie możecie pójść posprzątać, zachęcam. To też niektórym się przyda, na przykład mi. Natomiast my bez dłuższego, zbędnego wstępu przechodzimy do nowości polskich. Tak więc od kogo zaczynamy? No od kogo? Oczywiście, że od Glam Shopu. Na całe szczęście w tym miesiącu, czy w tym filmiku, tych nowości nie jest aż tak dużo. Właściwie powiedziałbym, że jak na Glam Shop jest ich mało. Mamy dwie nowe paletki, dziewiątki. Pierwsza to Nude Brzoskwinia, która składa się z 6 matów i 3 błysków. Kolorystyka to właśnie brzoskwiniowe brązy, tak bym to opisał. I mamy też paletkę Very Perry. I to jest chyba pierwsza anglojęzyczna nazwa, taka w 100% anglojęzyczna nazwa, bo od jakiegoś czasu Glam Shop i na Instagramie i w swoich nazwach robi taki slash, gdzie daje najpierw polskie opisy i polskie nazwy, a później właśnie po angielsku, a to jest chyba taka pierwsza stricte zagraniczna nazwa. No i jest to paletka wrzosowa, fioletowa, taka właśnie lawendowa, bardzo, bardzo przyjemna kolorystyka, jeżeli lubicie fiolety. Mamy też 3 nowe multichromy, takie jak Wariat, Niebieska Laguna i Multi Jednorożec. Multichromy, wiemy co to jest, cień, który ma więcej niż 2 kolory w zależności od tego, jak tam się od niego odbija światło. I jeszcze pojawił się rozświetlacz róż prasowany Słońca Mandali. Ten produkt należał wcześniej do kolekcji Mandala, natomiast teraz wszedł na stałe w formie wypraski, więc możecie go kupować sobie już tak nie martwiąc się, że Wam się wyprzeda. Podejrzewam, że to był dobrze sprzedający się produkt, skoro marka postanowiła go przywrócić do stałej oferty. Na tyle z Glam Shopu, jedziemy dalej. Nowa kolekcja hawajska w Biedronce z marki Belle, która jest już testowana dość intensywnie, mam wrażenie, na polskim YouTubie, także nie będę opisywać dokładnie, tylko i wyłącznie przejdę po łebkach, jakie produkty tam się znajdują. Mamy Nani Lip Oil, który jest upiększającym olejkiem do ust. Hina Glow Balm to kremowy rozświetlacz do twarzy. Swoją drogą słyszałem dobre opinie. Hawaii Skin Foundation to jest długotrwały wegański podkład SPF 6 w 2 odcieniach. AOE Face and Body Paint, kremowa farbka do twarzy i ciała. Tutaj mamy taki koralowy odcień. Możemy używać jej na ustach, na policzkach i na oczach. I widziałem ją na filmiku u Fog in the Garden na jej TikToku. Bardzo ładnie wygląda, mega mocno napigmentowana i faktycznie sprawdza się w każdym z tych miejsc, gdzie chcielibyśmy jej używać na twarzy, bo często tego typu produkty się nie sprawdzają. Na przykład, jeżeli się sprawdzają na ustach, to będą słabsze na policzkach. Albo na odwrót, tutaj ten wygląda ładnie wszędzie, także tutaj też jest jakby okejka. Dalej mamy Aloha Lip Gloss, po prostu upiększający błyszczyk do ust. Aloha Bronze Powder, czyli że puder brązujący. A także mamy Hawaii Tan Drops. To są takie mega malutkie kropelki samoopalające do zmieszania z kremem na przykład. Ale opakowanie jest bardzo, bardzo małe. Na tyle z Belle. Teraz idziemy do Bielendy Profesjonalnej. I w Bielendzie Profesjonalnej pojawiła się cała linia pielęgnacyjna z kwasem hialuronowym, taka nawilżająca, kojąca. No i mamy tutaj tak naprawdę cały skład kosmetyków, taką kompletną pielęgnację, bo jest i krem pod oczy, mamy nawilżającą, tonizującą esencję w mgiełce, mamy wygładzające hydroserum z kwasem hialuronowym 2%, mamy też maskę enzymatyczną właśnie nawilżającą, która ma i ten kwas hialuronowy, ale dzięki też enzymom będzie złuszczać na skórek. No i na zamknięcie jakby wisinka na torcie, czy dokończenie tej pielęgnacji, mamy krem nawilżający z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Z Veoli pojawiła się jedna z 2 nadchodzących nowości. Dostałem jakiś czas temu od nich maila jakby z ofertą współpracy, na którą mi nikt nie odpisał, więc chyba ze mnie zrezygnowali, ale z niego wiem, że tych nowości powinny być 2. W tym miesiącu to jest baza
Chaga Mood Booster, jest to baza pod makijaż. Veolia ma strasznie drogie te rzeczy. W sensie, nie ma w tym nic złego, bo w Polsce też możemy mieć marki, które są luksusowe, zwłaszcza, że ich opakowania, ich jakość uważam za naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale no, 129 zł kosztuje ta baza. Czy to będzie warte zachodu? Zobaczymy. Ogólnie jak na razie testuję bardzo dużo produktów z Veolii, dlatego że założyłem sobie właśnie, też dlatego, że są tacy drodzy, że chcę ich przetestować tak w miarę dokładnie, więc używam i klęzerków, kremów pod oczy, kremów do twarzy, czego tam jeszcze? No, w każdym razie chcę nagrać taki filmik z podsumowaniem całej marki, mniej więcej. Jakby testowałem niedawno Basic Lab, miałem z nimi, wiecie, współpracę, zamknęliśmy tamten temat, bo już się skończyło. Fajne produkty, jakby nie odstawiłem ich, bo mi się nie sprawdzają, ale po prostu dlatego, że robię dla Was filmy, to chcę testować też inne rzeczy. Także teraz przerzuciłem się na Veolii. I pewnie za jakiś czas będę miał dla Was filmik. Co prawda nie współpracy, ten wychodzi po prostu z mojej własnej inicjatywy. Poprosiłem o rzeczy u Cosibelli i wysłali mi, także testuję. Nie będę ograniczony w żaden sposób, wiecie, żeby wystawiać jakieś opinie. Tak jak przy Basic Lab wybierałem dla Was moje ulubione rzeczy wśród wielu, tak tutaj będę mógł przetestować wszystko i jak mi się coś nie spodoba, to też będę mógł pomarudzić. No bo wiadomo, że przy współpracy, tak jak to było z Basic Lab, no nie wypada narzekać, także jak coś mi się nie sprawdza, to leci out, a Wam polecałem tylko to, co faktycznie mi się podobało. Dobra, ten wstawka, ten komentarz był absolutnie zbędny. Przejdźmy w końcu do tej bazy Chaga Mood Booster. Baza jest nawilżająca, kojąca. Ma nam zapewnić właśnie ukojenie zaczerwienień i obkurczenie naczyń krwionośnych, o ile dobrze pamiętam, bo czytałem ten opis jakoś tak godzinę temu. Tak, uspokaja i relaksuje skórę, koi, podrażnienia i zaczerwienienia, poprawia barierę naskórka, zapobiegając utracie wody, wzmacnia nawilżenie skóry, nadaje zdrowy i rozświetlony wygląd. Przy okazji w bazie jest zawarta odrobinka pigmentu. On nie ma jakby właściwości kryjących, ale dzięki temu pigmentowi, i to jest napisane właśnie w tym opisie, i delikatnie jednak tą cerę ujednolicę, że ona nawet bez podkładu, czy na przykład ich BB kremu, z którym pewnie będą polecać, żeby go używać, tej bazy, żeby używać tej bazy razem z tym BB kremem. W każdym razie kontekst tego, co chciałem wypowiedzieć, to jest normalna baza, która nie kryje, ale jednak dodaje odrobinkę ujednolicenia. Może w ten sposób. Od Daniela Sobiśniewskiego mamy produkty dla Kobo i dla My Secret. W Kobo pojawiły się dwa przepiękne produkty do twarzy, bronzer i rozświetlacz z takim marmurkowym, bym powiedział, opakowaniem. Bronzer i róż. Kolorki też z tego, co widzę na swatchach, są bardzo, bardzo ładne i chyba mają delikatnie satynowe wykończenie. I pojawiło się też 6 konturówek do ust w takich troszeczkę brunatnych odcieniach, więc konturówki nude. Są też różowe nude tutaj. Konturówki też wyglądają bardzo, bardzo ładnie i będą pasowały, tak myślę, do tych szminek, które w Kobo niedawno się pojawiły, które również uważam, że są śliczne. Z My Secret pojawiło się 6 prasowanych pigmentów, takich bardzo mocno błyszczących, pojedynczych. Ja dostałem 3 z nich w paczce z natury i ogólnie mają piękny błysk, ale nie jestem do końca fanem ich konsystencji, bo jest taka bardzo lepiąca pod palcem i też bardzo, bardzo krucha. Z kolei dostawałem później, jak marudziłem na to na Instagramie, wiadomości od dziewczyn niektórych, że mimo wszystko fajnie się trzyma, fajnie się nosi. Także zobaczcie sobie po prostu w sklepie, natomiast sam swatch z błyskiem będzie naprawdę bardzo imponujący i powinien Wam się spodobać. Dalej idziemy do Eveline. Z Eveline mamy sporo nowości, m.in. rozświetlacz z linii Varieté. To jest rozświetlacz do twarzy i do ciała w 2 kolorach. Myślę, że tutaj za dużo nie trzeba mówić. Z linii Varieté też się pojawiają kredki takie kolorowe. Tutaj na zdjęciu pokazuję Wam turkusową i niebieską. Mam nadzieję, że nic nie mylę i mam nadzieję, że to nie są jakieś starocie, bo w nowości na stronie mi się nie wyświetlają, ale wyświetliły mi się na Instagramie, także mam nadzieję, że tutaj nic nie pomyliłem, ale najciekawsza nowość, myślę, z tych, które dzisiaj omówimy, to jest podkład Wonder Match Lumi, czyli rozświetlająca wersja podkładu Wonder Match, który jest swoją drogą bardzo lubiany w marce Eveline i dość popularny. Niestety mamy tylko 4 odcienie, trochę mało, ale też było podobnie z podkładem właśnie Wonder Match, który po prostu z czasem miał tą kolorystykę rozszerzaną. Jest to podkład z SPF 20, ma w sobie kwas hialuronowy, ma w sobie niacynamid, ma w sobie witaminę C, więc ten
produkt zapowiada się bardzo przyjemnie. Dodatkowo oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, jest to produkt rozświetlający. No a właśnie dzięki wymienionym też wcześniej składnikom jest to produkt pielęgnacyjny. Mamy tutaj jeszcze ekstrakt z pestek moringa. No i produkt ma nie tylko jakby ujednolicać, ale też odświeżać cerę, zoptymalizować wydzielanie sebum i usunąć z twarzy zmęczenie. Także podkład zapowiada się całkiem ciekawie. Do tego pojawił się puder Varieté Hydra Loose Powder z efektem chłodzącym. Tutaj mamy znowu sypki puder, akurat to jest dość tradycyjny produkt oczywiście, ale dodatkiem do niego jest właśnie ten taki efekt fajny chłodzenia, czyli że mamy wrażenie, jakbyśmy nakładali mokry puder na twarz. Też jest niacynamid swoją drogą, o ile się nie mylę, i chyba kwas hialuronowy. Tak jest. Ja miałem kiedyś tego typu puder z Becky, jak jeszcze Becka istniała. Nie byłem jakimś wielkim fanem tamtego pudru, ale wiem, że teraz znowu zaczęły się właśnie tego rodzaju produkty pojawiać w markach, przede wszystkim polskich. Dobra, idziemy dalej. Eveline Cosmetics nadal Feel the Bronze. To jest bronzer w dwóch odcieniach, który uzupełnia już istniejące rozświetlacze z linii Feel the Bronze i róże z linii Feel the Bronze. Nic specjalnego w opisie, standardowy bronzer. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Eveline. Teraz pójdziemy do PS-e. W PS-e pojawiły się dwa produkty. Puder do twarzy jęczmienny, utrwalający, dający satynowe wykończenie i BB krem. I ja Wam powiem tak, ja aktualnie mam na sobie właśnie te oba produkty, bo je testuję. Kokolita mi wysłała te produkty w prezencie, no i ja powiedziałem, że chętnie nagram sobie teścik taki, wiecie, na kanał dla Was. Na razie mi się te produkty podobają, ale dopiero jest, wiecie, ten produkt kilka godzin na mojej twarzy. W niedzielę będzie pełna recenzja. Jeżeli chodzi o puder, tak jak powiedziałem, satynowe wykończenie i oczywiście utrwalenie, a jeżeli chodzi o BB krem, mamy dostępne 3 odcienie, jest to produkt nawilżający z bergamotką, więc bardzo ładnie pachnie, chyba że jesteście wrażliwi na zapachy, wtedy to nie jest dobra rzecz. Ma zapewniać naturalne satynowe wykończenie, no i ma być łagodzący dla skóry. Co dziwne, tak jak zazwyczaj w SPF-ach mamy, w BB kremach mamy SPF, tak tutaj jego nie znajdziemy, także też nie powinno być flashbacku, chociaż ja w sumie nigdy nie miałem flashbacku z BB kremów. No ale mniejsza o to. Jeszcze w tym zestawie nowości z PSA znajduje się świeczka, ale myślę, że akurat tego to nikogo nie interesuje. Ale też z drugiej strony powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie, bo też ją dostałem. Także jeżeli lubicie bergamotkę i na przykład brakuje Wam do darmowej dostawy z PSA, a nie wiecie co dobrać, to czemu nie? Możecie nawet ją komuś dać w prezencie. Mniejsza o to, bo co ja ich promuję, nieważne. Jedziemy dalej. Słuchajcie, jedziemy do Pierre René. I tutaj jest też bardzo dużo nowości. Po pierwsze mamy rozszerzenie kolekcji z siostrami AD i HD. One miały już jakiś czas temu właśnie swoją kolekcję kosmetyków. Tam była paletka cieni i tak dalej. Teraz się pojawił rozświetlacz wypiekany. Oczywiście do ciała i do twarzy. Mamy do tego dołączony pędzelek. Dalej mamy w kolekcji korektor do konturowania, który jest w odcieniu numer 10 i ma być właśnie idealnym produktem do konturowania na mokro, taki neutralny można powiedzieć. Postarali się dopasować, tak jak oni piszą, kolor w taki sposób, żeby pasował do jak największej ilości karnacji. No i produkt jest w standardowym opakowaniu jak korektor. Mamy też konturówkę w odcieniu numer 19 Lip Matic. Mamy gąbeczkę do twarzy i to było na tyle, jeżeli chodzi o kolekcję siostr HD, AD i HD. No ale też w tej marce pojawiły się dwie paletki magnetyczne wypełnione cieniami. W środku znajdziemy w każdej z nich 10 cieni matowych oraz 6 błyszczących. No i jedna paletka jest bardzo neutralna w jakby w paletce magnetycznej Rose Gold, a druga jest chłodno-neutralna z odrobinką koloru w paletce Holo. Mamy też jeszcze jedną paletkę wypełnioną produktami magnetyczną w kolorze Rose Gold, tym razem z produktami do twarzy, gdzie znajdziemy bronzer do konturowania, bronzer z drobinkami, rozświetlacz i dwa róże chłodne z drobinkami i matowy taki w odcieniu brzoskwiniowym. Nadal nie koniec, dlatego że pojawiły się dwa produkty do cery. Mamy Glow Touch BB Cream w 3 odcieniach SPF 50+, który ma być właśnie takim kojącym, nawilżającym, rozświetlającym produktem, też ochronnym dzięki zawartości SPF-u.
Widziałem parę opinii w internecie, swoją drogą bardzo pozytywnych. Do tego w podobnej szacie graficznej mamy też korektor, serum, concealer, dostępny w 4 odcieniach, SPF 25. Bardzo rzadko produkty pod oczy mają SPF, także tutaj bardzo fajnie, że się on znajduje. Tutaj mamy o wiele więcej krycia, podejrzewam, niż w BB kremie, bo tutaj to krycie zostało właśnie wymienione jako całkiem spore. Dodatkowo ma on matowe wykończenie i ma być bardzo, bardzo trwały, co trochę mnie dziwi, bo mamy rozświetlający BB krem w tej samej szacie graficznej, więc sugerowałoby to, że te produkty idą dobrze, wiecie, jeden z drugim, a ja osobiście nie przepadam, kiedy na przykład mamy matową skórę pod oczami i bardzo świetlistą twarz, bo no, mi się i tak to zazwyczaj dokładnie to dzieje na mnie przez to, że mi się twarz szybciej wyświeca, no ale mniejsza o to, jakby ja tego nie lubię, dlatego najchętniej bym dopudrował sobie policzki, ale nie mogę, bo testuję BB krem. Natomiast ja bym wolał, żeby produkty z jednej linii miały podobne wykończenie, bo to przynajmniej w moim uczuciu lepiej wygląda na twarzy, natomiast solo używane, myślę, mogą być dość ciekawymi produktami. I ostatni produkt z Pierre Net to sypki rozświetlacz Royal Dust. Widziałem go na Instagramie, wstawiam Wam też oczywiście filmik i to wygląda tak naprawdę jak taka po prostu sypka drobinka, nawet jak taki pigment, można powiedzieć, cień do oczu, bo jest naprawdę bardzo diamentowy taki, raczej absolutnie niegładki, ma być właśnie do twarzy i do ciała. Jeżeli lubicie tego typu drobinkowe rozświetlacze, myślę, że ten może Wam się bardzo spodobać, a dlatego, że jest sypki, pewnie też będzie bardzo intensywny. Będziemy kończyć praktycznie już nowości polskie. Mamy 2 produkty z marki Hehan. Pojawił się puder nowy, tak jest, Fluffy Matte. Na razie nie ma go na stronie, także ciężko się wypowiedzieć na jego temat, ale z tego, co możemy wyczytać na opakowaniu, będzie to fiksujący puder o matowym wykończeniu. Mamy też żel do brwi Lamination Brow Gel, który będzie takim bardzo mocno utrwalającym żelem do brwi, dającym efekt laminacji z krótką silikonową szczoteczką, która ma nam wjechać właśnie we włoski bardzo wygodnie. Jedziemy do AA. Mamy kolekcję od Magdy Pieczonki i AA, w której znajdziemy 2 tusze. Jeden jest pogrubiający, drugi jest wydłużający. Mamy też 4 bardzo kryjące pomadki, szminki, błyszczyki, bym nawet powiedział, do ust, które są przepiękne. Są odcienie bardziej neutralne, mamy też koral i czerwień. I powiem Wam, że te produkty testowałem, bardzo mi się podobają, wyglądają już prześlicznie. Więc jeżeli lubicie kryjące błyszczyki, myślę, że ten produkt jest wart uwagi. Mamy też eyeliner w kałamarzu i czarną kredkę automatyczną. Kredkę też testowałem, jest dość fajnie zastygająca, nie jest to najtrwalsza z kredek, jakie mam w mojej kolekcji. Chyba najtrwalsza jest z Vibo, taka czarna, smolista. I jeszcze eyeliner też Wam powiem, pomimo że ja nie przepadam ogólnie za eyelinerami w kałamarzu, to może do tego się przekonam, bo jest też bardzo ładnie matowy i ten pędzelek jest całkiem precyzyjny, także przyjemne nowości. Także brawo dla Magdy Pieczonki za niby takie podstawowe rzeczy, ale dobre. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i słuchajcie, mamy All Day Long Foundation and Concealer. To są podkład i korektor z linii All Day Long, czyli że bardzo trwałej. I ogólnie ja mówiłem o tym podkładzie już w poprzednich wiadomościach kosmetycznych, ale on miał wtedy niebieski napis, przepraszam, różowy napis, ten All Day Long. Teraz ten produkt totalnie zniknął i powrócił jeszcze raz, razem z korektorem, ale tym razem w takiej lawendowej szacie graficznej. Nie wiem, co się zadziało. Natomiast podkładów mamy, słuchajcie, 5. Korektorów mamy 3, jeżeli chodzi o odcienie. No i mają być to produkty zapewniające 16 godzin trwałości. Korektor ma być kryjący. Przy podkładzie nie napisano jakoś bardzo o kryciu. Napisano tylko, że jest to podkład o doskonałym kryciu. Mają być wygładzające, mają być też pielęgnujące, bo oba zawierają i kwas hialuronowy i skwalan i są dedykowane do każdego rodzaju cery. I tak naprawdę ostatni produkt, jeżeli chodzi o polskie nowości, to produkt z linii, który mi dosłownie teraz przyjechał w paczuszce z Cosi Belli, tak jest, za co bardzo dziękuję. Jest to Sun Shield Moisturizing and Soothing Face Cream with Antioxidants. 50+, SPF oczywiście, UVA, UVB. Ma być to, tak jak przeczytałem w sumie z nazwy, krem nawilżający plus SPF. I ja też chcę ten produkt sobie aktualnie zacząć testować na w miarę szybko, bo też na następny tydzień chcę dla Was przygotować odcinek z moimi ulubionymi filtrami pod makijaż. Mam przygotowanych chyba 5 albo 6 pozycji, które już przetestowałem, także mam jeszcze około tygodnia na przetestowanie tego
żeby może go dorzucić, jeżeli będzie fajny. Z tego co widzę, tutaj też jest ochrona przed tym światłem niebieskim, o ile się nie mylę. Tak jest, światłem niebieskim, tym od telefonów HEV. Dobra, na tyle jeżeli chodzi o nowości polskie i lecimy do bardzo obszernej listy nowości zagranicznych, które i tak musiałem troszeczkę przyciąć, żeby ten filmik nie zajmował nam 3 godzin. No i zaczniemy od Hailey Bieber. Nareszcie jest dostępna jej marka Rode. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście mój filmik, gdzie komentowałem jakby moje pierwsze wrażenia na temat tego, że marka ma w ogóle się pojawić, to byłem dość sceptycznie nastawiony i te produkty, które tutaj widzę, też zupełnie mnie nie podekscytowały, bo są bardzo nijakie w moim odczuciu, dlatego że w pierwszym launchu produkty, które się pojawiły, a będziemy rozmawiać jeszcze o jednej marce pielęgnacyjnej nowej, która moim zdaniem na mnie wywarła o wiele lepsze wrażenie. Opakowanka jeszcze tylko na szybko skomentuję. Szare, nie wyróżniające się niczym, nie ekscytujące. Gdybym nie wiedział, że jest to marka Hailey Bieber, uznałbym, że jest to po prostu drogeryjna marka, wiecie. No, dla mnie nic ciekawego. Mamy tutaj tak, Peptide Glazing Fluid, czyli że takie żelowe serum, które ma być z peptydami oczywiście nawilżające i rozświetlające. Barrier Restore Cream, czyli że krem odbudowujący barierę naszej skóry, też nawilżający z antyoksydantami. Dość podstawowo na razie. No i Peptide Lip Treatment, czyli że balsam do ust również z peptydami, które mają napinać nasze usta, wiecie, tak spulchniać. Natomiast, cały czas powtarzam natomiast, za co Was przepraszam, postaram się poprawić. Produkty nie są w najgorszej cenie, bo kosztują po $29. Wiem, że dla nas w Polsce to jest nadal sporo, ale za granicą nie jest to aż tak zła cena, gdzie ta marka, którą pochwalę, tak po części można powiedzieć, jest 3 razy droższa niestety. No ale mniejsza o to. Idziemy do kolejnej osoby. Idziemy do Kylie Jenner, czyli że koleżanki naszej Hailey Bieber, którą przed chwilką omówiliśmy. Bardzo dużo produktów. Mamy przede wszystkim nowe paletki cieni. The Mauve Palette i The Bronze Palette. I to są paletki, które wyglądają bardzo, bardzo podobnie, ale są zbudowane po prostu w innym formacie, jak paletki, które Kylie wypuściła kiedyś na samym początku istnienia marki. Właśnie były pierwsze jej palety The Bronze Palette i Burgundy Palette. Ja tą Burgundy sobie zresztą, pamiętam, kupiłem. No, oczywiście tamte palety już nie istnieją, dlatego że Kylie rozstała się z byłym producentem tych kosmetyków, już razem nie współpracują i podejrzewam, że chciała mieć nadal w swojej firmie takie neutralne, podstawowe palety, z których takie podstawowe, basicowe osoby chciałyby korzystać. No i też uważam, że w każdej marce takie właśnie neutralne rzeczy też są bardzo, bardzo przydatne. Więc postanowiła te paletki otworzyć, tym razem w innym formacie. Kwadratowe wkłady, 10 cieni, po parę błysków, mniej więcej chyba po 3, o ile się nie mylę. Reszta wygląda mi na maty. Mamy też kolekcję pielęgnacyjną z Kylie Skin. To jest Lavender Bath Collection, czyli że kolekcja do kąpieli tak naprawdę, w której znajdziemy lawendową kulę do kąpieli, lawendową taką piankę, wiecie, do robienia piany po prostu w wannie, taki żel do podprysznic, nie wiem jak to inaczej określić. Mamy też świeczkę, żeby się zrelaksować, oczywiście o zapachu lawendy, balsam do ciała, olejek do ciała i mamy taką lufę do mycia ciała. Z kolorówki jeszcze od Kylie, bo to nie koniec, najprawdopodobniej pojawią się róże bądź balsamy do ust w różnych odcieniach, albo i do tego. Na razie jeszcze nie ma informacji za bardzo na ten temat i też na tym zdjęciu, które Wam pokazuję, możemy zauważyć najprawdopodobniej błyszczyki, tak mi się wydaje, pewnie w kilku odcieniach. Natomiast taka największa rzecz, którą Kylie teraz promuje, to jest jej kolekcja ze Stacy. Stacy to jest najwyraźniej jakaś inna przyjaciółka Kylie, o której nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, ale wypuściły razem dla nas kolekcję. W kolekcji znajdziemy matowy lip kit, czy lip kit do ust z matową płynną pomadką i konturówką, High Gloss Duo, czyli że zestaw 2 błyszczyków do ust o mocnym poziomie błysku, 2 pisaki sprzedawane oddzielnie, jeden jest różowy, drugi jest niebieski. Pisaki, mam tutaj na myśli takie płynne eyelinery w pisaku i są to też kolory przewodnie tej kolekcji. Mamy rozświetlacz Kylighter Illuminating Powder i paletkę Stacy X Kylie Pressed Powder Palette. Mamy w środku 16 odcieni, sporo różów, trochę niebieskości. W dużej mierze nadal jest to jednak neutralna paleta. Tyle o Kylie. Pójdziemy do Kim Kardashian. I to jest właśnie ta marka, o której Wam mówiłem, że całkiem mi się spodobała, dlatego że przede wszystkim wizualnie jest
Przepiękna, po prostu do mnie bardzo przemawia. Ja ogólnie jestem fanem tego, co robi Kim, przeważnie jeżeli chodzi o kosmetyki. Bardzo czekałem na to, żeby otworzyła swoją markę jednak makijażową, natomiast no najwyraźniej najpierw postanowiła wyjść z pielęgnacją. I jak widzimy, ta linia pielęgnacyjna wcale nie jest mała jak na start, bo jest tam, o ile się nie mylę, 9 produktów. No i Kim mówi, że ona chciała stworzyć markę, gdzie pielęgnacja będzie zawierała w sobie składniki, które są poparte badaniami, więc to nie są, wiecie, takie byle, można powiedzieć, składniki. No faktycznie, jak Wam zaraz przeczytam, to mam tutaj takie rzeczy, które ja uznaję osobiście za fajne, które lubię we własnej pielęgnacji. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest dość droga, bo produkty kosztują mniej więcej po $90, czyli że 3 razy więcej niż na przykład te rzeczy od Hailey Bieber. Marka się nazywa SKKN, jakby SKN, by Kim Kardashian. No i w marce znajdziemy cleanser, mamy toner, mamy produkt do złuszczania na skórkę, mamy serum z kwasem hialuronowym, mamy serum z witaminą C i tutaj dokładnie nazwana jest ta witamina C8, mamy krem pod oczy, krem do twarzy i mamy 2 rodzaje olejków do twarzy, po prostu takie olejki, olejek w kropelkach, tak to jest nazwane, i olejek na noc. Linia pielęgnacyjna ma być skierowana do wszystkich typów skóry. Przy okazji wszystkie też opakowania są do użytku ponownego. Po prostu trzeba kupować sobie wymienne wkłady. I z racji na właśnie składniki, które są prezentowane w tej pielęgnacji, do mnie przemawia ona o wiele bardziej. Plus estetycznie też mi się bardzo, bardzo podoba. Oczywiście nie zainwestuję w nią ani grosza. Z racji na to, że w Polsce mamy naprawdę bardzo dużo dobrej pielęgnacji, właśnie ze składnikami, które Kim tam u siebie wymieniała, plus jeszcze z lepszymi, w o wiele niższej cenie. Także ja zostanę przy tym, co dobre i polskie, aczkolwiek gdybym jakimś cudem dostał je w prezencie, podejrzewam, że bardzo bym się z nich cieszył i też je zużył, ale mniejsza o to. Idziemy do Anastazji Beverly Hills i zajmiemy się najpierw rozszerzeniami istniejących już produktów. 3 nowe błyszczyki i 2 z drobinkami, 1 bez drobinek, taki po prostu gładki, przeźroczysty praktycznie. Mamy 3 nowe odcienie bronzerów kremowych, za którymi ja osobiście nie przepadam, ale o ile się nie mylę, ludziom się bardzo, bardzo podobają. Mi się wydaje, że mi się ten bronzer nie podobał z racji na to, że miałem niewłaściwy odcień dla siebie i to samo zresztą było z różem z tej kolekcji. Te produkty swoją drogą miały po raz pierwszy premierę rok temu, natomiast myślę, że gdybym dał mu jeszcze raz szansę w innym kolorze, bo już tak bywało z różnymi produktami, może bym go polubił. W każdym razie teraz mamy 10 dostępnych odcieni. Jeżeli chodzi natomiast o róże, zostały dodane 2 nowe odcienie. Jeden z nich jest matowy, tak samo jak reszta już wcześniej istniejących różów. Natomiast jeden jest takim miksem między ich rozświetlaczem w sztyfcie, a właśnie ich różami w sztyfcie. No i jest to róż z drobinką. Natomiast produkt nowy to paletka Nouveau, o ile się nie mylę, tak mi się wydaje, że powinienem ją przeczytać. No jest to paletka, w której znajdzie się sporo zieleni, trochę cieni neutralnych, 1 lawenda. W sumie mamy cieni 12 i jest to ten format, gdzie te wkłady, tak samo jak ostatnio, są 2 razy większe niż normalne cienie od Anastazji Beverly Hills, dlatego że Anastazja pozbyła się tego miejsca na pędzelek i pędzelka i po prostu wypełniła całą paletę cieniami, co uważam za o wiele lepszy ruch. Mamy tam 5 matów, reszta to błyski, mają to być mocno napigmentowane, takie kremowe cienie, które łatwo się budują. No i paletka jest zamknięta w takim leśno-zielonym opakowaniu, wyglądającym jak materiał, można powiedzieć, z elementami złota. Ogólnie wizualnie prezentuje się dość ładnie, ten koncept jest fajny, aczkolwiek kolorystyka do mnie absolutnie nie przemawia, natomiast może mi się to zmienić za jakiś czas, bo jak wiadomo, tak jak każdy, kolorystyka, wiecie, wchodzi, wychodzi z mody i pewnie nam się zmieniają podobania. Aktualnie ja jestem fanem różanych brązów. Czy to się zmieni? Podejrzewam, że tak, bo już mi się nieraz zmieniało. Jennifer Lopez ma nareszcie po długiej przerwie nowy produkt w swojej marce. Jest to That Overnight Hustle. To jest serum na noc, czy taki produkt, kuracja na noc z kwasami AHA i BHA, czyli że po prostu produkt złuszczający, który ma nam usunąć stary naskórek i odsłonić ładną, nową, świeżą skórę. Przy okazji delikatnie wygładzając, w tym sensie, wiecie, działając korzystnie też na zmarszczki, przynajmniej tak mówi producent. Wiecie, co ja uważam na temat marki Jennifer Lopez.
to uważam na temat marki Jennifer Lopez. I jeszcze jedna gwiazda, o której porozmawiamy, znaczy jeszcze będzie parę gwiazd, o których porozmawiamy dzisiaj, bo tak jak wiemy, dużo gwiazd ma swoje marki kosmetyczne. Mówimy o Kiss, Alicia Keys, o, przypomniałem sobie, marka się nazywa Kiss, a zapomniałem o jej imieniu. Alicia Keys ma swoją markę pielęgnacyjną od jakiegoś czasu i wtedy, kiedy ta marka się pojawiała, powiedziała ona też, a nawet dużo przed tym, że ona już nie nosi makijażu, makijaż jest ble, ona jest za naturalnością, za pielęgnacją i tak dalej. W każdym razie miała taki dość negatywny stosunek do makijażu i nie wiem, czy jej się skończyły pomysły na pielęgnację, dlatego że inaczej. Może nie powinienem krytykować. Każdy ma prawo do zmiany swojego zdania, nawet powiedzianego publicznie, nawet powiedzianego jako to, co reprezentuje, wiecie, kogoś w danym momencie, nie oznacza, że tak musi być cały czas. Najwyraźniej musiała zmienić zdanie, nie będę tego krytykować, dlatego że pojawiły się produkty makijażowe. Swoją drogą, które wyglądają dość przyjemnie. Mamy, o ile się nie mylę, 10 odcieni różów do policzków w kremowej postaci, które są takie dość transparentne. Podejrzewam, że też można używać je na usta, ale producent tego nie wymienia, dlatego że został stworzony też produkt dedykowany do ust i są to koloryzujące balsamy do ust, które mają 6 odcieni. A o różach okłamałem Was, bo odcieni różów jest 8. Dodatkowo pojawił się przeźroczysty żel do brwi i pędzelek do aplikacji właśnie tychże różów. Chodźmy do Charlotte Tilbury, dosłownie na chwilkę. W momencie, kiedy czekałem na jej najnowszy bronzer, który jest już swoją drogą dostępny, który przetestowałem już na kanale, więc zostaje Wam link pod spodem, swoją drogą przepiękny produkt, bardzo szybko wkradł się w listę jednych z moich ulubionych bronzerów do pracy na sobie i na klientkach, także serdecznie Wam polecam, jeżeli macie ochotę. Jest też już dostępny w polskiej Sephorze, także jeżeli budżet Wam na to pozwala i ta cena Was nie odstrasza, formuła jest przepiękna. Natomiast oczekiwałem, że to będzie pierwszy produkt z nowości, który się pojawi, ale znikąd, totalnie, przed to wskoczyła nowość, takie zestawy 3 sztyftów do twarzy, które nazywają się Quick and Easy, które można kupić w takiej kasetce wyglądającej troszeczkę jak papierośniczka, czy coś takiego. W każdym razie, tak jak powiedziałem, mamy w każdym z tych opakowań, czy w każdym z tych zestawów, bo zestawów jest 5 o różnej kolorystyce, 3 sztyfty. Jeden sztyft jest do oczu, czyli że nasz kremowy cień, można tak to nazwać. Drugi sztyft jest do ust i policzków, czyli że nasz róż i szminka. I trzeci, ten ze sztyftów, to jest rozświetlacz też w kremie w sztyfcie, który również możemy używać na oczach. I to ma być taki zestaw, który nam pozwala na takie stworzenie szybkiego makijażu, wiecie, w biegu i też łatwe transportowanie naszych kremowych produktów. Słyszałem różne opinie na temat jakby poszczególnych sztyftów, gdzie na przykład te kredki, o ile się nie mylę, troszeczkę zbierają się w liniach, jeżeli chodzi o załamania powieki. Róże są chyba ok na policzkach, ale nie do końca na ustach, a rozświetlacz podobno jest bardzo przyjemny. Taką jedną opinię widziałem, więc taką Wam wygłaszam. Ja ogólnie jestem dużym fanem Charlotte Tilbury, ale ta nowość totalnie do mnie nie przemówiła, także sobie ją odpuściłem, ale tak swoją drogą, każdy z tych produktów możecie też kupić osobno na stronie Charlotte, gdyby Was interesowało coś jednego. Ja się zastanawiałem przez chwilkę tylko i wyłącznie nad tym różem, ale sobie odpuściłem. Ja ich mam i tak całkiem sporo. Idziemy dalej do Milk Makeup. Pojawiła się nowa baza Pore Eclipse Mattifying and Blurring Makeup Primer. No i to ma być baza oczywiście matująca, wygładzająca, niwelująca widoczność porów, która ma kontrolować nasze błyszczenie twarzy przez cały dzień, zapewniając delikatne, matowe wykończenie. Natomiast mamy też 2 produkty do usuwania makijażu. Ogólnie w marce istnieje baza Hydro Grip, która ma bardzo mocno przyklejać makijaż do twarzy. No i teraz pojawiły się produkty Hydro Grip, które są nawiązaniem do właśnie tej nazwy, takim troszeczkę żartobliwym określeniem. No i mamy tutaj 2 produkty tak naprawdę, bo mamy płyn, wodę micelarną i balsam. Woda micelarna ma być bardzo, bardzo delikatna, z 92% pochodzenia naturalnego. Natomiast balsam zawiera w sobie masę różnych olejków z tego, co widzę. Przy okazji kwas hialuronowy, aloes jest w 85% naturalny. Oczywiście będzie o wiele lepiej usuwać makijaż, bo przy okazji w odróżnieniu od tej wody micelarnej też poradzi sobie z SPF-em. Dodatkowo mamy też możliwość dokupienia takich wielorazowego użytku płatków właśnie do makijażu.
No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Milk. Pójdziemy do Fenty Beauty. W Fenty Beauty znowu bardzo, bardzo dużo nowości. Mamy dwie kredki, takie w drewienku, tradycyjne, do temperowania. Jedna jest czarna, czyli że dość tradycyjnie. Druga jest taka brązowo-bordowa wręcz. Bardzo przyjemna, zdecydowanie widać w niej taki ciepły ton. Kredki są oczywiście łatwe w blendowaniu na początku, ale zastygają. Tradycja, nic takiego nadzwyczajnie ciekawego. Fenty Skin pojawił się wiśniowy olejek do ust. Oczywiście bardzo nawilżający produkt z witaminami i olejkami. Znowu, nic takiego nadzwyczajnego. Mamy też nowe tinty do ust, które nazywają się, czy inaczej, nie tinty, tylko stainy do ust, czyli że Poutstickle Hydrating Lip Stain. Mamy 4 odcienie, wszystkie z nich mają taki czerwony vibe, bym powiedział. Pomimo, że mamy tam maliny, brzoskwinie, czerwienie, jagody, to one mimo wszystko dla mnie wszystkie tak wpadają bardzo mocno w czerwień. No i oczywiście chodzi w tego typu produkcie o to, że nawet po jego starciu bardzo wyraźnie będzie pozostawać nam tint na ustach. Są różne poziomy tintów. Ja lubię te, które praktycznie, nie tintów, przepraszam, lip stain. Są różne poziomy lip stainów. Ja osobiście lubię te, które zostawiają bardzo delikatny kolor, którego praktycznie nie widać, ale to dlatego, że jestem chłopcem i lubię, kiedy makijaż jest mało widoczny na mnie. Natomiast dla osób, które chcą efektu takiego, wiecie, bardzo trwałego koloru, nawet po starciu produktu do ust, to ten jest właśnie z tych mocniej wżerających się z o wiele większą ilością pigmentu. Pojawiły się też dwa odcienie nowego bronzera, rozświetlacza do ciała i do twarzy, no bo to jest tak naprawdę dwa w jednym. Z tego co widzimy, jest praktycznie pół na pół części rozświetlacza i pół na pół bronzera właśnie zmieszanych w takim marmurek w jednym opakowaniu. Po prostu ma nam to dawać takiego opalonego, rozświetlonego wykończenia na skórze i na ciele. Tak jak powiedziałem, dwa odcienie, Peak and Swirl i Chocolate Swirl. Na tyle, jeżeli chodzi o Fenty, tak jak mówiłem, całkiem sporo. Z Be Perfect mamy dwa produkty, które mnie zainteresowały. Było ich oczywiście więcej i ogólnie, tak jak powiedziałem, ja nie mówię o wszystkim dzisiaj, bardzo dużo nowości pominąłem. Jeżeli coś ważnego waszym zdaniem pominąłem, to jest ten fragment filmu, który ja zawsze mówię na początku, a dzisiaj zapomniałem. Jeżeli coś ważnego pominąłem, napiszcie w komentarzach pod spodem, żebyśmy wszyscy mogli sobie przeczytać. A jeżeli chodzi o Be Perfect, mamy płynne róże w takich opakowankach jak korektory, czyli że z aplikatorkiem typu Doe Foot w 5 odcieniach. Kolory wyglądają przesoczyście, są tutaj brzoskwinie, róże, mam tutaj pomarańcz intensywną i bardzo intensywny koral. Ogólnie przekrój kolorów jest bardzo, bardzo przyjemny i o ile się nie mylę, patrząc na swatche, powinny mieć matowe wykończenie. I dlatego, że mamy Pride Month, który aktualnie nadal trwa, pojawiła się też Pride'owa paletka we współpracy z Lord China, o ile się nie mylę. Paletka składa się z samych matowych cieni, w większości właśnie odcienie tęczowe, ale też znajdziemy tam parę odcieni neutralnych plus jeden duży rozświetlacz, który też oczywiście możemy używać na oczach, żeby te matowe cienie ożywić czy dodać im blasku. Jeżeli chodzi ogólnie o formułę matowych, kolorowych cieni z Be Perfect, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych, a ta paletka też formatem wygląda na o wiele mniejszą niż te ich palety zazwyczaj, także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja, jeżeli potrzebujecie Pride'owej paletki, która również zawiera biel i czerń. Zastanawiam się sam, czy mi by się nie przyda mi się, mam wystarczająco dużo kolorów u siebie, ale gdybym nie miał i potrzebował, to myślę, że to by była opcja, po którą bym sięgnął. Let's go do kolejnej celebrytki, Gwen Stefani. Ona jakiś czas temu wypuściła swoją markę, mówiłem Wam o tym, też byłem trochę sceptycznie nastawiony, natomiast Muszę troszeczkę cofnąć moje słowa jednak, bo faktycznie ktoś mi zwrócił uwagę na to, że ona jednak była zawsze związana z tym makijażem dość blisko i sam później myśląc o tym, muszę się z tym zgodzić. Mało tego, że ona już miała współpracę z Urban Decay kiedyś i to już ją wprowadziło w ten świat tworzenia kosmetyków, to jeszcze ta osoba, która mi napisała ten komentarz, że jednak ta marka u Gwen Stefani ma sens, powiedziała, że ona jest znana z tego, że od lat wykonuje własne makijaże na koncerty, a te makijaże ogólnie jej są bardzo ładne. No i ona też jest znana z takiego, można powiedzieć, wypolerowanego looku z czerwonymi, mocnymi ustami. Także może w tej marce jest troszeczkę więcej duszy,
jeżeli wiecie, o co mi chodzi, niż w pozostałych. Natomiast tak, pojawiły się rozszerzenia produktów, kolorystyczne rozszerzenia produktów do ust, jej płynna pomadka matowa została rozszerzona o nowe 4 odcienie i pozostałe też właśnie kremowe pomadki w sztyfcie i te satynowe i te matowe również dostały po mniej więcej 4 nowe odcienie, ale też mamy nowy produkt o nowej formule i jest to Extra Sauce. Na razie jest tylko i wyłącznie jeden odcień w kolorze czerwieni, który był właśnie tym odcieniem, którego od 30 lat Gwen Stefani nie chciała nikomu zdradzić. Teraz właśnie go daje nam w opakowaniu z jej marki oczywiście. Natomiast jest to płynna pomadka zastygająca, która będzie oczywiście bardzo trwała, ale to, co w niej jest najważniejsze, to, że ma ekstremalnie takie błyszczące, szkliste wykończenie, co jest oczywiście rzadko spotykane wśród płynnych pomadek. Czasami są tego typu pomadki właśnie, gdzie jest najpierw płynna pomadka, a później taki błyszczyk, który się aplikuje i to też jest trwałe. Mam nadzieję, że wiecie, o który produkt mi chodzi. Natomiast tutaj mamy ten produkt w postaci jednego po prostu płynu, który aplikujemy na usta. Fajny koncept, mi się to podoba. Z Benefitu mamy absolutnie odnowione wszystkie tak naprawdę produkty pudrowe do twarzy. Przede wszystkim mamy odnowione róże, mamy 11 nowych odcieni i jeszcze jeden róż Dandelion, który przetrwał tą jakby odbudowę różów, bo i Kalifornia i inne odcienie tak naprawdę poleciały, a Dandelion został. W sumie mamy 12 odcieni różów. Róże oczywiście testuję powoli, bo mam chyba 6 z nich albo 7 z nich. Na razie przetestowałem 2, są mega, mega przyjemne. Mam jeden z nich aktualnie na twarzy, jest to Shelly. Jeszcze testowałem Krysta. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, mogę Wam je serdecznie polecić. Również zostały odnowione bronzery wszystkie i zostały odnowione rozświetlacze. Ja mam Dandelion Twinkle, który jest bardzo delikatnym satynowym rozświetlaczem, ale powiem Wam, że najbardziej podoba mi się rozświetlacz Cookie, który jest mega świetlisty i już wcześniej był mega świetlisty, a teraz to już w ogóle miazga. Dodatkowo w opakowaniach zniknęły pędzelki, więc opakowania zostały odchudzone, są teraz mniejsze, bardziej kompaktowe. No i ta nowość mi się bardzo, bardzo podoba. Jakiś czas temu opowiadałem Wam, że makijażystka z planu Euphorii, Dani Davy, o ile się nie mylę, będzie zakładać swoją markę, która nazywa się Half Magic i ta marka już się pojawiła. W marcu mamy sporo produktów, które mają nam pozwolić na odtworzenie, czy wiecie, można tak powiedzieć, na odtworzenie makijaży, które możecie widzieć na ekranie właśnie programu z HBO. No i produkty, jakie pojawiły się na chwilę obecną, to są brokaty w żelu, które nazywają się Glitter Peel, w żelu można tak to nazwać, w żelu, który można bardzo łatwo usunąć, jakby zdrapać z oczu, czy tam, gdzie je będziemy nakładać, dzięki czemu są mega łatwe w usuwaniu bez, wiecie, brokatu wszędzie i też ułatwiają aplikację brokatu. Mamy, o ile się nie mylę, 4 odcienie. Mamy precyzyjny pędzelek, mamy Lip Trick Kit. To są zestawy dwustronnych kredek do ust. Ogólnie te kredki też są dostępne osobno, jak i płynna pomadka, która jest dostępna w tym zestawie, też jest dostępna osobno. Mamy diamenciki do twarzy i różne aplikacje. Mamy też farbki do twarzy, które można używać zarówno jako cieni, zarówno jako takich właśnie farbek do graficznego makijażu oka, bądź też jako linerów. Mamy wykończenia matowe i błyszczące w kilku odcieniach. Mamy 2 rozświetlacze czy pudra rozświetlające, bo widziałem, że też jeden z tych prasowanych pudrów jest używany jako topper na róż albo nawet jako róż. Jeden jest bardziej drobinkowy, drugi mniej drobinkowy, no mniejsza o to. Jest też spray do twarzy, mamy pęsetkę, która ma być dedykowana do aplikacji tych diamencików, czy aplikacji, które były wcześniej omówione. No i mamy też Wind Magician, to jest taki silikonowy szablon w kształcie loga marki, który ma ułatwiać malowanie kresek bądź czegokolwiek innego na twarzy. Jesteście ze mną? Trochę tego jeszcze jest. Idziemy do Nabli. W Nabli pojawiły się nowe pisaczki do brwi w 4 odcieniach. To są, wiecie, takie pisaczki do rysowania pojedynczych włosków. Mają to być bardzo precyzyjne produkty oczywiście. Napisane jest na Instagramie, że zawierają Cutting Edge Technology Made in Japan. No i domyślam się, że chodzi tutaj o technologię wykonaną czy wynalezioną w Japonii. Niekoniecznie to oznacza, że one są wykonane w Japonii.
ale mogę się mylić, bo na razie jest bardzo mało informacji na ten temat. Mają zapewniać bardzo realistyczne włoski i mieć też perfekcyjną ilość pigmentu w każdym posunięciu, bardzo proste w użyciu i ekstremalnie cieniutki pędzelek, tak jak powiedziałem, 4 odcienie, ale coś, co pojawiło się przed tym, co moim zdaniem jest o wiele fajniejsze, bo ma przepiękne opakowanie przede wszystkim, nie wiem, strasznie do mnie przemawia, to jest Angel Aura, która jest takim serum rozświetlająco-nawilżającym przy okazji bazą, bo tutaj jest właśnie tak podpisane Radiant Plumping Serum Primer. Ma być to produkt o właściwościach zarówno przedłużenia makijażu, rozświetlenia, bo mamy tutaj taką brzoskwiniową drobinkę, która na twarzy ma być transparentna, po prostu zapewniać nam rozświetlenie, ale przy okazji mamy ten efekt takiego napięcia i nawilżenia skóry. Ogólnie produkt wygląda dość ciekawie. Gdyby nie to, że ja mam mój ulubiony rozświetlacz bazę już w swojej kolekcji, to myślę, że bym chciał się w niego zaopatrzyć, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Jest jeszcze jeden produkt tego typu, który podoba mi się, szczerze Wam powiem, troszkę mniej. Jest to produkt z Natasha Denona, to jest Hygiene Skin Glass. Tym razem jest to znowu rozświetlaczo, serum, primer, produkt, który ma nas nawilżać, rozświetlać i przygotowywać twarz pod makijaż. Tym razem tutaj mamy taką chamską, złotą drobinę, która wygląda moim zdaniem o wiele mniej korzystnie i też słyszałem jakby z opinii w internecie, że ta drobinka nie jest jakoś bardzo ładna, tak przynajmniej wyłapałem. Natomiast co Wam chciałem jeszcze powiedzieć na ten temat, ma też mniejsze opakowanie, bo to jest chyba 20 ml, o ile się nie mylę, gdzie zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę to, że jest to serum, czyli że trochę mamy tego używać jako pielęgnacji, to 20 ml to naprawdę będzie bardzo mało. Nie wiem niestety ile ma nabla, powinienem był też to sprawdzić, bo być może nabla też jest mała i wtedy na nią też powinienem marudzić. Mniejsza o to. Jedziemy dalej. Teraz pójdziemy do Narsa. Na razie rzecz, o której praktycznie nic nie wiadomo, to podkład w poduszeczce w takim pięknym, złotym opakowaniu w kompakcie. Najprawdopodobniej będzie to launch na rynek azjatycki. Czasami tak marki robią, niektóre, że produkty właśnie idą tylko i wyłącznie na rynek azjatycki. Niestety do nas, do Europy i do Ameryki nie trafiają. Także na razie o tym nic nie wiemy. Natomiast puder, który jest już dostępny w Azji, ale ma również trafić do Europy, niestety limitowany, to jest puder The Light Reflecting Prismatic Powder. To jest prasowany puder i już ogólnie tego typu puder istnieje w marce. Natomiast ten jest, odróżnia się tym, może w ten sposób, że zawiera w sobie taki marmurek różnych kolorów. Więc ma nam zapewnić nie tylko to znane już z tego poprzedniego pudru utrwalenie oczywiście, wygładzenie, rozproszenie światła, ale właśnie też dzięki tym kolorom ma dawać tam delikatny efekt color correctingu, czyli że takiego skorygowania niechcianych kolorów na twarzy. Oczywiście nie wiem na ile jestem tutaj do tego przekonany, dlatego że to jest miks wszystkich kolorów i na twarzy i tak pewnie wyjdzie na praktycznie cielisty, zwłaszcza że na swatchu z tego co widzimy i tak to wygląda prawie jak biały, ale znając mnie akurat ten produkt będę chciał sobie złapać i przetestować. I wracają też bronzery Laguna Bronzing Cream bronzery. To są takie kremowe właśnie produkty, które z tego co pamiętam były dostępne kiedyś w dwóch odcieniach, bardzo dobrze się przyjęły, później się wyprzedały, zniknęły i teraz wracają, tym razem w 5 odcieniach i podejrzewam będą już produktem w stałej ofercie. Takie jest ładne miedziano-złote opakowanie, w sensie miedziano-złota nakrętka. Produkty są, z tego co widziałem na filmikach, takie dość lekko napigmentowane, które bardzo ładnie wtapiają się w skórę, są mega, mega kremowe i zapewniają efekt przede wszystkim opalenizny, ale myślę, że dzięki na przykład kolorokowi numer 3, czyli że Laguna 3 po prostu, będzie można też się kontrolować, bo ona się wydaje być o wiele chłodniejsza. No ale oczywiście zobaczymy jak to będzie, kiedy produkty trafią do Polski. Mamy pierwszy makijażowy produkt Off-White. Jest to marka ogólnie modowa, znana przede wszystkim chyba z mody takiej bardziej streetwearowej. Oni mają już w swojej ofercie perfumy, natomiast teraz mamy taki stricte makijażowy produkt i są to kredki do twarzy, tak można po prostu to określić, a też do ciała w sumie, bo takie jest napisane Versatile Color Stick for Face and Body. No to są kredki w każdym razie, których możemy używać wszędzie. Na ustach, na oczach, na twarzy i na ciele. 6 odcieni kremowe, velvety smooth, czyli że takie aksamitnie gładkie i o ile się nie mylę, wykończenie mają matowe. Tak przynajmniej na to przynajmniej wskazywałyby swatche.
Z marki Pat McGrath mamy sporo nowości. Pierwszą rzeczą, którą z Wami omówię, jest rozświetlacz, taki w sztywcie. Ona już ogólnie w swojej marce ma 3 kolory chyba, o ile się nie mylę, albo nawet 4, tego właśnie typu rozświetlacza, ale w ludzkich odcieniach. Natomiast tutaj mamy Cyber Orchid. Jest to taki lawendowo-fioletowy kolor rozświetlacza z drobinką. Myślę, że ten produkt osobiście dla mnie jest do pominięcia. Natomiast jeżeli lubicie tego typu produkty, warto się w niego zaopatrywać, myślę, na jej stronie, bo jest to produkt limitowany. Pojawiają się też nowe róże do policzków i tym razem w odróżnieniu od tych różów, które już wcześniej istniały, są to róże duo, bo w każdym z odcieni różów mamy 2 kolorki. Ogólnie wyszło 6 zestawów kolorystycznych i te kolorki w środku mają różne wykończenia. Niektóre róże są w pełni takie satynowo rozświetlające, inne róże są demi-matowe, a czasami te kolorki w środku są pomieszane i mamy róż właśnie i matowy, i rozświetlający. No i możemy tak naprawdę uzyskać, myślę, 3 kolory, bo możemy ich używać osobno. Te przedziałki są na tyle duże i wyraźne, że spokojnie możemy tak zamoszyć pędzelek, żeby trafić tylko w jeden, bądź możemy je mieszać razem. No i też w tym launchu pojawiły się rozświetlacze. Wtedy, kiedy róże po raz pierwszy się pojawiały, pojawił się też rozświetlacz, który ja sobie kupiłem i znowu marudziłem, jak za każdym razem, kiedy Pat McGrath wypuszcza tylko jeden odcień rozświetlacza, że do jasnej cholery jest za ciemny i czy ona wreszcie mogłaby wypuścić kilka kolorów. Nareszcie moje modlitwy po latach zostały wysłuchane, mamy 4 odcienie. No i powiem Wam tak, ja zamówiłem sobie ten najjaśniejszy rozświetlacz i 2 odcienie różów do policzków, ale Pat McGrath jest chora na mózg, jej strona jest beznadziejna, ja nie wiem, co się z nimi dzieje. I kiedy zamawiałem ostatni raz z jej strony, to zamówienie chyba na wysłanie czekało praktycznie miesiąc. 2 miesiące później dostałem te róże do moich rąk, a dzisiaj dostałem zwrot całej kwoty na konto, mimo że dostałem wcześniej powiadomienie o potwierdzeniu złożenia zamówienia, więc pieniądze przeszły, one zostały zwrócone, zamówienie zostało anulowane. Ja nie mam pojęcia tak naprawdę, czy ja mam zamawiać to jeszcze raz, czy to w ogóle przejdzie i nie rozumiem, o co chodzi. Z każdym razem dzieją się jakieś problemy z tą firmą, a chciałem zamówić specyficznie, jakby specjalnie ze strony, przepłacając, bo oczywiście zamawiając ze Stanów dojdzie do tego VAT, ale chciałem, wiecie, zrobić to dość szybko, bo byłem podekscytowany. W Polsce te produkty pojawiają się z praktycznie półrocznym opóźnieniem, więc nie chciałem tyle czasu czekać. Także ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Czy mam zamawiać jeszcze raz, czy czekać, aż to się pojawi w Polsce i już nikogo to nie będzie obchodziło? Pewnie mnie też. Nie mam pojęcia, jakby to było ponad 600 wydatku. Nie wiem. Oni tego w ogóle nie szanują. Także jak od dawna marudzę na Pat McGrath, tak marudzę na nią i teraz. Jeszcze w Sephorze w Stanach pojawiło się Sephora Exclusive, czyli produkt tylko i wyłącznie dla Sephory. To jest taka mini paletka Midnight Voyage, składająca się z 6 cieni, 2 maty, 4 błyski. Paletka jest zamknięta w lawendowym, plastikowym opakowanku i ogólnie wygląda dość tanio, ale to też jest jakby $29. To nie jest mega mało, jeżeli chodzi o cienie, ale z drugiej strony jest to jedna z najtańszych opcji, jakie możemy w Pat McGrath znaleźć, więc dlatego mogę Wam powiedzieć, że jak chcecie przetestować Pat McGrath, jeżeli chodzi o jakość, podejrzewam, że dlatego, że jest to Sephora Exclusive, to też do Polski wejdzie, ale w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, jeżeli chcecie przetestować jej jakość, sprawdzić, czy Wam pasują cienie, zanim zainwestujecie w większe palety, myślę, że taka tania opcja, tanie jak na Pat McGrath oczywiście, może być też ciekawa i fajna. Zobaczymy, czy to wejdzie do Polski. Oczywiście na razie Wam tylko mówię, że taki produkt się pojawił. Od Huda Beauty mamy parę produktów. Z marki Wishful, czyli że jej marki pielęgnacyjnej, mamy serum liftingujące pod oczy, które zawiera 1% bakuchiolu i peptydy. No i ma być właśnie produktem, który napina, unosi i usuwa zasinienia i opuchliznę pod oczami. Mamy też mniejszą wersję jej wielkiego rozświetlacza do ciała i do twarzy z taką ładną wypraską róży. Tak jak mówię, doczekał się ten produkt swojej miniaturki, więc jeżeli nie chcieliście inwestować w duże opakowanie, bądź po prostu jest dla Was za duże, to teraz można zaopatrzyć się w mniejsze pudełeczko. No i mamy korektor Faux Filter Concealer, na który ja bardzo, bardzo długo czekałem. Od kilku dni dosłownie jest dostępny już w naszej polskiej Sephorze, także mam zamiar wybrać się po jeden z kolorków i przetestować go razem z Wami na kanale, bo zbiera naprawdę bardzo pozytywne recenzje. Także
Oczywiście, że chcę to sprawdzić. Cieszę się, że już jest. Jedziemy dalej, jedziemy do M Cosmetics. Nowość, którą Wam zapowiadałem ostatnio, ale nie miałem żadnych zdjęć, żeby Wam pokazać. Nowe bronzery. Corset Sculpting Powder. Są to bronzery o takim matowym, aksamitnym wykończeniu. Mają być opalające, ale też pozwalające na nadanie twarzy naszej trójwymiarowości, czyli że będą delikatnie też konturować i ogólnie są inspirowane jej kremowymi bronzerami, więc mają, wiecie, pięknie się rozcierać, bardzo, bardzo łatwo i się budować. Tak jak powiedziałem, cztery odcienie i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o M Cosmetics, to co chciałem Wam powiedzieć. Dalej jedziemy do Too Faced i pierwsza rzecz, z Too Faced odszedł ich założyciel Jared Blandino. Teraz nie wiem, do kogo należy Too Faced, ale mniejsza o to, bo produkty nadal będą się oczywiście pojawiały i nadal będą w klimacie Too Faced. I tutaj mamy pierwsze propozycje. Między innymi mamy paletkę Better Than Chocolate. Jest to znowu nawiązanie do ich paletek czekoladek, które były bardzo popularne w marce, ale przy okazji do nawiązanie do linii... Wiecie co, właśnie praktycznie sam się oszukałem. Przecież w Too Faced nie ma żadnej linii Better Than Perfect, bo myślałem, że mają... Wiecie, że to było takie podwójne nawiązanie. Mniejsza o to. W każdym razie mamy paletkę, czekoladkę. W tej kolekcji czekoladowej również znajdziemy błyszczyk powiększający do ust eyeliner w pisaczku. No i mamy szminki. Kilka kolorów właśnie szminek w takim ładnym, miedzianym opakowaniu. Będzie pojawiać się też nowy korektor z linii Born This Way. Jak na razie z tego co widzę, będzie to rozświetlający korektor, ale więcej informacji na ten temat nie mamy, bo to jest jedyne, co mogłem po prostu przeczytać z opakowania. Na chwilę obecną jest tylko jedno zdjęcie. Jedziemy dalej. Też z linii Born This Way pojawi się baza Born This Way Glow, która ma być oczywiście bazą, tak jak większość ostatnio, na pograniczu z pielęgnacją, bo mało tego, że ma nam rozświetlać i przedłużać trwałość makijażu, to przy okazji mamy tam witaminę C i SPF 45. Marka Make Up by Mario wypuściła dwa kolejne produkty z linii Soft Sculpt. Ja bardzo lubię tą linię, ale te konkretne dwa produkty na razie do mnie nie przemawiają. Być może w wypadku jakichś innych ciekawych nowości w marce, które chciałbym zamawiać, zaopatrzę się w jeden albo dwa z tych produktów, o których Wam opowiem teraz. Natomiast pierwszym z tych produktów jest Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Jest to taki krem zamknięty w kompakcie, który tak naprawdę Mario reklamuje jako produkt do wszystkiego. Ma być to i taki balsam, który możemy nałożyć na twarz jako podkład, żeby delikatnie ujednolicić koloryt, ale przy okazji będzie to nadal bardzo przeźroczyste. Ma nam to zapewniać świetliste wykończenie, więc może być to jako taki trochę jakby rozświetlacz, przy okazji może być to jako nasz bronzer, bo te kolory są jednak takie dość ciepłe i ciemne. Natomiast, tak jak mówię, można nałożyć też na całą twarz jako podkład, ale przy okazji chyba taki trochę samoopalacz. W każdym razie ma być to taki kosmetyk, tak jak mówię, do wszystkiego, a przeważnie jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Mamy też Soft Sculpt Transforming Skin Perfector i to jest już prasowany puder w trzech kolorach. Tak to można chyba określić, w jednym pudełeczku, bo mamy tam zarówno i puder taki prasowany, transparentny, puder rozświetlający i paseczek bronzera. I możemy to aplikować i osobno, i mieszać razem, i znowu ma nas to tak jakby udoskonalać, ma nam to setować nasz poprzedni krok, nas rozświetlać, opalać. Dla mnie to jest po prostu rozświetlający bronzer. Troszeczkę za dużo filozofii moim zdaniem jest przypisywane temu konkretnemu produktowi. No i dodatkowo pojawić się będzie pędzelek taki sporawych rozmiarów, krótki kabuki do twarzy i do ciała. Mamy nową markę od wizażystki dość znanej. Wizażystki, która pracuje bardzo jakby... jak to powiedzieć, bardzo aktywnie w zawodzie takim światowego, można powiedzieć, kalibru. Na chwilę obecną, znaczy teraz już nie, ale przed tym, aż zaczęła pracować dla własnej marki, o której zaraz porozmawiamy. Swoją drogą, ta wizażystka to jest Isamia French. W każdym razie pracowała wcześniej jako dyrektor kreatywny dla marki Byredo, która została wypuszczona całkiem niedawno, o ile się nie mylę, za 2-3 lata temu powstała marka Byredo, jeżeli chodzi o kolorówkę. Natomiast ona tutaj postanowiła stworzyć własną markę. Marka nazywa się Isamia. Ona ruszyła już teraz w czerwcu. No i powiem Wam, na razie produktów nie jest jakoś bardzo dużo, ale najbardziej wyróżniającym aspektem chyba tych kosmetyków jest szata graficzna, czy opakowania, czy design tych kosmetyków, bo są bardzo specyficzne. Większość produktów ma w sobie jakby kolczyk. One wyglądają, jakby miały dosłownie zrobiony piercing. I paletka cieni do oczu ma zatopione w sobie takie torso, które wygląda jak w takim lateks, przykryte taką lateksową kołdrą. Wygląda to mega ciekawie, troszeczkę tak
edgy, ale bardzo, bardzo fajnie. Na razie w marce, tak jak powiedziałem wcześniej, znajdziemy paletkę cieni na 14 kolorów, która ma sporo zieleni, parę neutralnych odcieni, ale ogólnie jest taka dość ciemna, ziemista, bym powiedział. Mamy bardzo, bardzo ciemny błyszczyk do ust, który ma być oczywiście takim nawilżającym przy okazji produktem, ale z tego co patrzę na zdjęciach, raczej na ustach nie daje dużej ilości pigmentu. Bardziej taki jest przeźroczysty, pomimo że w opakowaniu jest bardzo ciemny. Mamy tusz do rzęs, mamy rozświetlające takie serum, które ma zapewnić nam popisowy, szklisty makijaż cery właśnie od tej wizażystki, żeby dać nam możliwość odtworzenia tego efektu. No i mamy jeszcze pomadę do brwi, która ma nam brwi właśnie tak laminować i przyklejać do czoła. Na razie marka wygląda bardzo ciekawie, jeszcze nie ma tam produktów, które osobiście do mnie by przemawiały, ale założę się, że jak tylko się pojawią, to będę chciał się w nią zaopatrzyć, chociażby przez to, jak bardzo intrygująco wyglądają te kosmetyki. Pójdziemy sobie na szybko do Diora. Jak wiecie, Dior odnowił swoje podkłady, wiecie albo nie wiecie, jeżeli nie wiecie, to Dior odnowił dawno temu, z miesiąc albo 3 miesiące nawet temu, swoje podkłady Forever, są nowe formuły. Teraz zostaje też odnowiona formuła podkładów Forever w kompaktach. Będziemy mieli 7 odcieni, dopiero o ile się nie mylę, na jesień będą wchodzić te podkłady w sprzedaż. Natomiast tak jak powiedziałem, poza tymi 7 odcieniami jest to podkład w kompakcie pudrowy, który pomimo tego, że jest pudrowy, ma na twarzy nie wyglądać jak pudrowy, ma być trwały, krycie jest z możliwością budowania. Osobiście od dawna jestem zainteresowany tym konkretnym podkładem. Kiedyś dawno, dawno temu miałem jedno opakowanko, które zużyłem i bardzo lubiłem. Jestem ciekaw, czy w dzisiejszych czasach z tymi nowymi formułami, bo to jest chyba 5. raz zmieniona formuła tego produktu, czy tym razem też będę zadowolony. I czy to była kwestia moich upodobań z kiedyś, czy może to naprawdę jest dobry produkt. Także zastanawiam się, żeby go sobie zakupić, jak już wejdzie do sprzedaży. Z Urban Decay mamy 3 nowe paletki na 6 cieni. Mamy paletkę Scene, która jest paletką różanych brązów. Mamy paletkę Half Baked, która jest paletką ciepłych, takich brzoskwiniowo-pomarańczowych brązów, a także paletkę Foxy, która jest paletką chłodnych brązów z domieszką zieleni. Jedziemy do House Labs od Lady Gagi. House Labs dostało absolutnie całkowitą przebudowę swojej szaty graficznej, swojej marki. Ogólnie mamy wszystkie nowe produkty tak naprawdę i powiem Wam, że co prawda osobiście absolutnie nie widzę tutaj klimatu Lady Gagi, absolutnie nie widzę tutaj jej esencji, nie ma tutaj tego, z czym ona by mi się kojarzyła. Te opakowania wyglądają tak bardzo prosto, teraz wyglądają o wiele lepiej, są bardziej takie high-endowe. Też ta marka trafiła do Sephory w Stanach, więc może trafi też kiedyś do nas, do Polski, bo wcześniej była sprzedawana tylko i wyłącznie na Amazonie. Także jest tutaj dobra zmiana. Produkty też wyglądają ciekawie, o wiele lepiej, zapowiadają się super, ale tak jak mówię, brakuje mi tej esencji Lady Gagi, ale mniejsza o to. Najbardziej ciekawe produkty chyba to są jej bronzery do twarzy i rozświetlacze. Bronzerów mamy, słuchajcie, aż 12 odcinków. Czyli że każdy znajdzie coś dla siebie. Mają być te aksamitne właśnie bronzery zarówno do konturowania, jak i do ocieplania twarzy. Piękne właśnie są też rozświetlacze w 10 odcieniach. Poza tym mamy farbki do makijażu, których możemy używać wszędzie, gdzie chcemy. Na twarzy, na ustach, na oczach mamy 11 odcieni matowych i 9 błyszczących. Są mega, mega trwałe z tego, co zauważyłem. Mamy 4 odcienie olejków do ust, mamy też eyelinery do twarzy, takie w pisaczku, w kredce automatycznej, tak to powinienem określić, 13 matów, 5 błysków, mamy konturówki czy kredki, inaczej takie wiecie, grubsze do ust, które używamy jako szminki, 12 demi-matów, czyli że takich na wpół matowych szminek, które też słyszałem, że są bardzo, bardzo trwałe, plus jedna błyszcząca, no i mamy jeszcze 13 odcieni kredek do brwi. Także marka jest, w sensie produktów jest całkiem sporo, wyglądają całkiem dobrze. Tylko tak jak mówię, chciałbym, żeby te produkty bardziej krzyczały Lady Gaga, bo tego mi w nich brakuje. Make Up For Ever wypuściło nową paletkę HD Skin Face Palette. Ogólnie ta paletka ma chyba swoje
trzecie albo czwarte już życie. Kiedyś była dostępna wersja z 12 odcieni podkładów. Ja mam taką wersję tej paletki z 12 odcieni różów do policzków kremowych. Była też taka paletka pół na pół z różami i podkładami, które oczywiście dlatego, że tych podkładów było wiele, bo 6 i były w różnym stopniu jasności, można było jej też używać do konturowania. Natomiast teraz pojawiła się paletka, która zapewnia nam wszystko, jeżeli chodzi o kremową część wykonywania makijażu, dlatego że w środku znajdziemy 3 kremowe podkłady, 4 odcienie korektorów zwykłych i kolorowych korektorów, 2 róże, 2 produkty czy 2 bronzery do konturowania i 1 rozświetlacz taki kremowy właśnie z małą ilością drobinki. Te paletki są dostępne w 2 odcieniach. Zastanawiam się, czy nie zakupić sobie właśnie tej jaśniejszej. Zobaczę, jak pojawi się w Polsce, ile będzie kosztować. Przeważnie te paletki kosztują około 300-400 zł, także myślę, że będzie taka fajna opcja, jeżeli chciałbym zabrać coś na wyjazd w jednym opakowaniu i mieć tam absolutnie wszystko, bo i róże, i podkłady, i korektory, i bronzery, i rozświetlacze. Wydaje się być to przyjemne i ciekawe. Powinno się już niedługo pojawiać w Europie, także czekam. Zrobiłem sobie małą przerwę na zjedzenie truskawek i zaczęło zachodzić słońce, więc ukrasza moją twarz. Jesteśmy już blisko końca, idziemy do marki R.E.M. R.E.M. Beauty od Ariana Grande. Ogólnie z nowości, które nie zostały jeszcze pokazane w rozdziale trzecim, najprawdopodobniej będzie pojawiać się od Ariany korektor do twarzy o pełnym kryciu. Natomiast tak jak mówię, w tym rozdziale trzecim, o którym mówię z Wami teraz, tego produktu jeszcze nie ma. Natomiast to, co pojawiło się teraz, to są płynne pomadki w 9 odcieniach z 16-godzinną trwałością. Mamy klasyczne szminki w takich cienkich opakowaniach. One już w swojej marce ma szminki właśnie też klasyczne w sztyfcie, ale one mają matowe wykończenie. Tutaj mamy odchudzone opakowanka i kremowe, takie satynowe, klasyczne, bym tak to jeszcze raz podkreślił, właśnie wykończenie. Są też konturówki do ust, do tego są olejki do ust i balsamy do ust. Cała linia, jak widzicie, obraca się naokoło właśnie produktów do ust tym razem. W marce The Ordinary pojawiło się peptydowe serum do rzęs i do brwi. Myślę, że nie muszę tutaj Wam nic opisywać, dlatego że wiemy, do czego tego typu sera służą, czy będzie działać, czy też nie. Trzeba poczekać na recenzje ludzi w internecie, bądź przetestować na własną rękę, bo niestety czas jakby działania to jest co najmniej 2-3 miesiące, żeby zobaczyć efekty, także na chwilę obecną ciężko się wypowiadać. Kończymy to nowością od YSL. Bardzo mało informacji, ale widzimy nowe opakowanie z matową szminką w sztyfcie od YSL z kwadratowym takim wkładem, tak to można określić. Tak jak mówię, informacji na ten temat za dużo nie ma, podejrzewam, że będzie więcej odcieni niż ten, który pokazuję Wam tutaj na ekranie. Dodatkowo w listopadzie, z tego co się dowiadywałem, albo w październiku, dopiero jesienią ma w Polsce pojawiać się ten najnowszy podkład All Hours, o którym marzę od kilku miesięcy, o którym wspominałem Wam już chyba z 2 miesiące temu. Nie wiem czemu YSL pokazało tą nowość tak wcześnie, jeżeli ma zamiar ją wprowadzić aż tak późno. Mam nadzieję, że może ta informacja, która do mnie dotarła, a była powiedziana mi przez ekspedientkę właśnie z YSL w Sephorze, może to trochę przyspieszą. Mam nadzieję. Dobra, kochani, w tym odcinku to było na tyle. Bardzo długi, strasznie dużo nowości, a i tak dużo z nich pominąłem. Mniejsza o to, wybrałem te najważniejsze dla Was, które mi się też podobały osobiście, o których chciałem Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że miło Wam się oglądał ten odcinek. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!